Wosowie trwają obchody bitwy 1920 roku, wielkiego zwycięstwa. Tam 14 sierpnia 1920 roku zginął też ksiądz Ignacy Skorupka, prowadząc polskich żołnierzy. Panie profesorze, halo? Tak, jestem. Panie profesorze, jak wygląda Ossów? Co się dzieje w Ossowie? Jakie słowa padają? Jak pan to przeżywa? No jestem tutaj, bo to dziś bardzo ważne miejsce na mapie i Polski, i na mapie Europy, choć może sama Europa jeszcze do dziś tego niestety nie wie, bo tu w Ossowie 97 lat temu rozegrał się dramat, który przeszedł w zwycięstwo. Dramatem była i śmierć księdza Ignacego Skorupki, i wielkie niebezpieczeństwo przełamania frontu i wdarcia się na teren najbliższy stolicy, a jednocześnie to tutaj właśnie 15 sierpnia 1920 roku i w okolicznym Radzyminie, to tu na tym odcinku frontu doszło do pierwszej kontrofensywy, czyli nie tylko żeśmy strasznie, ponosząc olbrzymie straty, bronili stolicy, ale także po raz pierwszy od 3 dni potrafiliśmy przejść do pierwszego ataku. Jak wiadomo, następnego dnia z Nadwieprza ruszyła ofensywa, która spowodowała przyspieszenie tego ataku, który stał się już pasmem zwycięskim, a nie tylko epizodem. I dzięki temu i Radzymin, i Mińsk Mazowiecki, i Wyszków, a potem kolejne miasteczka zostały uwolnione od bolszewików, którzy z popłochu gubili wszystko, co ewentualnie starali się zrabować w te dni marszu na zachód. W Radzyminie jest tablica upamiętniająca wizytę tam ojca świętego Jana Pawła II w 1999 roku. Ja tam byłem jako wtedy reporter ówczesnego Radia Plus, katolickich rozgłośni. Pamiętam wzruszenie i cieszę się, że jest ta tablica, która przypomina słowa ojca świętego, który urodził się przecież w 1920 roku, w tych dniach, i pamiętał o tym i mówił: zawdzięczam tym bohaterom swoje życie, swoją wolność, być może możliwość w ogóle rozwoju w wolnej Polsce. Czy to rzeczywiście tak było, że ten dług wdzięczności jest tak żywy, tak prawdziwy? Tak, dzisiaj arcybiskup Hozer, który właśnie odprawia mszę świętą w Ossowie, w tutejszej kaplicy, w plenerze, bo jest przy okazji piękna pogoda, w swojej pięknej homilii, bardzo głębokiej, bardzo mądrej, bardzo długiej, ale warto ją odsłuchać w całości, między innymi także nawiązał właśnie do tego dnia, gdy w 1999 roku Jan Paweł II najpierw przeleciał z samolotem, helikopterem, o ile pamiętam, nad Ossowem i tu pobłogosławił to pole bitwy, a następnie na cmentarzu w Radzyminie wygłosił bardzo wiele ważnych, także na dziś, takich zdań, można powiedzieć, fundamentalnych. Jedno z nich to właśnie to, o czym pan redaktor wspominał, czyli to dziękczynienie za zwycięstwo 20 roku, bo choć sam papież urodził się w maju 1920 roku i nie mógł, rzecz jasna, być świadomym świadkiem tych zdarzeń, ale dziękował Bogu za 20 lat niepodległej, które to 20 lat pozwoliło mu wykształcić w sobie polskość, polski katolicyzm i stać się dobrym człowiekiem, jak wiemy, świętym, który poprowadził Kościół powszechny w trudnych czasach końca XX i początku XXI wieku. Ale także przypomniał arcybiskup Hozer i to cała homilia w gruncie rzeczy była osadzona na tym zobowiązaniu, choć nie do końca wyartykułowanym, ale wszyscy pamiętamy te słowa papieża z 99 roku, w których on mówił, że to właśnie ta diecezja warszawsko-praska ma w sobie misję, w sobie zadanie budowania tej pamięci o bitwie warszawskiej.
pamięci w naszej wspólnocie. I znaczna część homilii arcybiskupa Henryka Hozera była poświęcona też temu dzisiejszemu kontekstowi. Burza oklasków, która towarzyszyła bodaj najważniejszej części tegoż kazania, gdy arcybiskup Hozer powiedział, że to właśnie stary kontynent, Europa, to jest to środowisko chrześcijańskie, w które została wpisana społeczność narodowa. Narody to jest ta wyższa organizacja społeczeństwa i to jest to dziedzictwo europejskie, którego dzisiaj Europa nie chce przyjąć, chce je odrzucić i dlatego marginalizuje Polskę. Ale to my jesteśmy nosicielami najlepszej tradycji europejskiej, bo my chcemy być narodem i chcemy, by ta pamięć nasza historyczna budowała naszą dzisiejszą tożsamość. Te bądź podobnie brzmiące słowa arcybiskupa Hozera spotkały się tutaj z jednoznaczną akceptacją, bo gdzie, jak nie tutaj, mielibyśmy Europie przypominać, że właśnie stary kontynent jest dziedzicem wielkiej tradycji tworzenia się społeczności w narodowe wspólnoty, które są tym silniejsze, im większa różnorodność narodowych dziedzictw i bogactw jest w dorobku starego kontynentu. Profesor Jan Żaryn, historyk, senator Rzeczpospolitej. Panie senatorze, bardzo dziękuję za tę relację, za te kilkanaście zdań, kilkadziesiąt zdań dla widzów telewizji w Polsce.pl. Życzę, żeby ten dzień był dla pana i dla wszystkich zgromadzonych w Ossowie, jak i dla wszystkich Polaków, no taki radosny, prawdziwie polski. Bardzo dziękuję. Tak jest. I radosny, i na pewno będzie tym dniem szczęśliwym w naszych biografiach i własnych, bo przeżywamy dzisiaj ważne, bardzo ważne wydarzenie historyczne.